Cześć wszystkim, tutaj załoga blogu W Cieniu Imperium, jest z nami jak zawsze nasz MG Rupert ze wsi Hojten oraz niezmiennie mój gracz Werner Gorder. A dziś przygotowaliśmy dla Was subiektywną listę 12 najdziwniejszych rzeczy, jakie możecie znaleźć na kartach bestiariuszy Warhammera przez wszystkie edycje. Dokładnie, jest to dziwna lista, którą staraliśmy się tutaj zebrać. Miejsca na tej liście są tak naprawdę relatywnie przypadkowe, ale mamy nadzieję, że posłuży ona Wam jako inspiracja i przygotowanie dla Waszych sesji, kampanii i podobnych, ponieważ myślę, że często w Warhammerze potrafimy się tak jakby zamknąć w tym bardzo takim małym, konkretnym światku, gdzie niewiele rzeczy jest warhammerowe, bo wszystko musi być bardzo takie konkretne i takie na jedną nutę, można powiedzieć, a podręczniki i historia uczą, że nic nie może być dalsze od prawdy. Dokładnie tak. No więc co? Zaczynamy? Zaczynamy z naszą pierwszą na tym kanale listą. Miejsce 12. Chciałbym zacząć od czegoś, co nie jest aż tak może oryginalne. W ogóle nie jest oryginalne, nie jest bardzo warhammerowe, bo jest to po prostu zrzynanie perfidne, wredne z Dungeons and Dragons. Rzecz nazywa się... A to nowość. Tak, dokładnie. Rzecz nazywa się Chameleon Leech. Czyli kameleońska pijawka. Jejku, nie pamiętam, jakie było tłumaczenie oficjalne w pierwszej edycji. Tak? Za to ja doskonale pamiętam obrazek w bestiariuszu. Tak, obrazek jest całkiem interesujący i na tej zasadzie ma to działać, bo jest to wielka, zła pijawka, która wyssie z was krew, ale może wyglądać jak cokolwiek innego, czyli skrzynia złotem, bądź bardzo ponętna pani, właśnie taka jak w bestiariuszu, siedząca sobie na czymś i skrzyni ze złotem. Tak, srenim niemalże śpiewem, zwabiająca awanturników i innych poszukiwaczy przygód. Potem oczywiście się okazuje, że to jest czysta iluzja, wgryza się i wysysa krew i jest to oczywiste odniesienie do mimików z Dungeons and Dragons. No a ty masz dla nas... No tak, piękna rzecz, a ja mogę tutaj dorzucić... Miejsce, 11. Mogę dorzucić coś takiego, co nazywało się Menfish. Menfish, czyli rasa czegoś, co pojawiło się w Citadel Compendium jeszcze w 1984 roku. Było to takie skrzyżowanie trochę ludzi, trochę ryb, jak sama nazwa wskazuje. I teraz tak, no, czym oni się charakteryzowali? Zamieszkiwali wybrzeża trudno dostępnych miejsc, mieli w dziki sposób atakować absolutnie wszystkich obcych, choć elfy podobno próbowały wysłać do nich swoich emisariuszy bądź innych ambasadorów bez większych skutków. Natomiast plus był taki, że ryboludzie, bo chyba tak to można by tłumaczyć, mieli zjadać równie chętnie i ze smakiem zarówno tych tak zwanych dobrych, czyli tam ludzi, krasnoludy, elfy i tak dalej, jak również wszelkiego rodzaju wyznawców chaosu, którzy tam na tych północnych, niedostępnych wybrzeżach mieliby im zagrażać, więc no tutaj takie egalitarne w tym swoim apetycie. Wygląda to paskudnie, szczerze mówiąc, bo były do tego figurki dawno temu. Wygląda trochę jak przerośnięta żaba z wielgaśnymi zębami uzbrojona w patyk. Cóż, no ciekawostka z mroków lat 80. I tutaj mi tak przyszło do głowy, że istnienie tych ryboludzi może być powodem powstania różnego rodzaju legend na północy Imperium, czy tam gdzieś też w północy Brytonii, które by wyjaśniały, oczywiście nie wszystkich, ale jakiejś ich części, które by wyjaśniały, dlaczego niektórzy ludzie po prostu znikają, nie wracają i tak dalej. Może to właśnie ryboludzie budowali kiedyś jakieś dziwne budynki z czarnych kamieni? No ale to trochę też mieszam inne uniwersum. Jakby mało było niebezpieczeństw w starym świecie i w okolicach, prawda? Tak, to zawsze możemy wykopać jakieś pradawne. Miejsce 10. No cóż, ja na kolejnej pozycji, utrzymując może troszeczkę nadmorski klimat z takich dziwnych rzeczy, które znalazłem tutaj wciąż, pierwsza edycja pod tym względem Święci Triumfy, nazywa się to Sand Clam. I jest generalnie przerośniętą muszlą ostrygą, która siedzi sobie w piasku niemalże niezauważona. Jak tylko jakiś nieostrożny poszukiwacz przygód na nią nadepnie, to zamyka się na jego nodze, a ponieważ jest mocno przytwierdzona do podłoża, to czeka na przypływ, aby utopić tego poszukiwacza przygód. Czyli taka naturalna pułapka na plaży. Na niedźwiedzie. Tak, dokładnie, z czasów, kiedy jednak dużo tego grania w jakiś sposób było graniem w lochach, eksplorowaniem tych lochów, szukaniem tych pułapek. No i zapewne ktoś się zastanawiał, a gdybym chciał zrobić loch na plaży, to wpadł na taki pomysł. Nie wiem, co jeszcze w takich lochach na plaży może się znaleźć, ale pomysł właśnie z przerośniętą ostrygą, która łapie naszych poszukiwaczy przygód, no,
mi się podoba i jest taki w miarę niecodzienny, prawda? Chociaż też taki warhammerowy, wiesz, po tych wszystkich smutnych dniach na gościńcu, gdzie cały czas leje, burza i w ogóle śmierdzi brud. Wychodzicie wreszcie nad morze, plażę, myślicie, że będzie pięknie, człowiek się troszeczkę opali, prawda? Odpocznie po tych przygodach, dwa kroki, bach i coś cię trzyma za nogę i chce utopić, jak tylko przyjdzie przypływ za 6 do 8 godzin. Dobra, dobra, to były jałowe ziemie, prawda? Wiadomo było, że tam nic nie ma poza morderczymi małżami, które chcą zerzeć ci nogę, prawda? Dokładnie. Miejsce 9. Ale tutaj słuchaj, jakbyś chciał wleźć z powrotem do tego lasu, i to nawet nie jest zły las, bo trochę na wschód od jałowej krainy jest oczywiście Laurelorn, no ale jakbyś chciał pobiegać po takich najgłębszych lasach Imperium, to mógłbyś natrafić na coś takiego, co nazywa się Zoaci. Zoaci to jest taka dziwna rasa istot, które od pasa w dół przypominają, no bo ja wiem, dużą jaszczurkę, żółwia z bardzo elastycznym pancerzem na plecach, no nie wiem, tak wyglądają na tych ilustracjach, a od pasa w górę wyglądają jak humanoidalna jaszczurka, tylko nie w stylu takim lizardmenów z Lustrii, tylko nadal przypomina trochę żółwia. Mają oni mieszkać w najdalszych zakątkach lasów. Pojawiali się w pierwszej edycji The Warhammera RPG. Pojawiali się również w Warhammer 4000. Tam są powiązani z tyranidami, ale to jest zupełnie inna historia. Natomiast można by pomyśleć, że jak ci Zoaci, którzy właśnie zamieszkują te najdalsze, najciemniejsze lasy, oni mają być naturalnie predestynowani do tego, żeby władać magią życia. I mają wchodzić w jakieś interakcje, czasem bardzo rzadko, z leśnymi lwami, które te leśne odstępy zamieszkują tak samo, choć w dużo większych ilościach niż Zoaci, bo ci Zoaci mają być bardzo, ale to bardzo, bardzo rzadcy. No i tak, myślałby kto, że gdzieś zniknęli w otchłaniach prehistorii Warhammera, właśnie pierwszej edycji RPGa, no ale zostali wyciągnięci, też o dziwo, do Storm of Magic w 8 edycji Battle'a. W związku z czym to nie jest tak, że oni do końca nie istnieją. Gdzieś tam są, może niektórzy, może rzadko, może właśnie poruszają się z prędkością taką żółwią, no ale jednak istnieją gdzieś tam w tle cały czas. No bo to jest taka właśnie rodzima mieszanka centaura z żółwiem ninja. Tym coś bardziej, takiego, tak. Tak, tym bardziej, że ich bronią jest właśnie taki długi kij z wielkim kamieniem na końcu. I jest też jeszcze wzmianka o tym, że czasami spotykają się również z ludzkimi druidami. Więc tak, dokładnie, tak. One są takie bardzo leśne, takie bardzo pro natura. Ja się zacząłem zastanawiać, czy to może nie być jakiś, nie wiem, podgatunek, czy inna gałąź od smoków i wiesz, jako mieszkańców tego świata, zanim jeszcze pojawili się pradawni, bo to oni tak zupełnie odstają od tego wszystkiego, prawda, co zwykle. Lizermyńskiego zupełnie odstają, no od wszystkiego, tak. Więc to też jest ciekawa kwestia. A propos rzeczy odstających, znajdujących się w lasach, podziemiach i innych podobnych. Miejsce 8. Tutaj przychodzą laszwormy, czyli kolejna jakby pułapka stworzona po to, żeby siedzieć sobie w lochach. Mi to zresztą strasznie przypomina, nie wiem, czy są jeszcze ludzie, którzy pamiętają takiego shootera, nazywał się Half-Life, jak jako Gordon z łomem sobie biegaliśmy i tam były takie rzeczy, zwisały z sufitów, nazywały się Barnacle, gdzie taka pojedyncza maska sobie wisiała. Myślało się, że to są kable, ale jak się w to wbiegło, to nas wciągało do góry, więc Lashworm działa na troszeczkę podobnej zasadzie. To ma tylko taki, wystaje taki włosek, który czuje ruch i jeżeli nieostrożny bohater sobie obok tego przejdzie, to rzuca się to na niego, wyskakuje właśnie taka macka. Znowu, żeby spijać krew, bo spijanie krwi było czymś, co było bardzo modne widocznie w mrocznych latach 80. Dlatego pewnie wszelkie podejrzenia o satanizm, wampiryzm i inne rzeczy rzucane na fanów RPG. Podejrzenia? Przejdźmy dalej. Dobrze, przejdźmy dalej w takim razie. Miejsce 7. Wyjdźmy może z komnat, podziemi i innego rodzaju lochów na przepastne przestrzenie Bretonii, po których w niektórych regionach, a mianowicie gdzieś w okolicach Gór Szarych, północnej części ich, żyją sobie mordercze konie. Tak. Nie wymyśliłem tego. Gdybym się bardzo starał, to bym tego chyba nie wymyślił. Jest coś takiego, co nazywa się hagranimy,
czyli są to inteligentne, paskudne bestie, które tylko czekają na okazję, aby zakosztować krwi nic niespodziewających się wędrowców lub orków, którym wydaje się, że hagranimy wytresowały i złapały, choć tak naprawdę to hagranimy tresują sobie orków. Tak, dokładnie, bo w tym związku pomiędzy jeźdźcem a wierzchowcem to wierzchowiec jest dużo bardziej krwiożerczy i dużo bardziej inteligentny, co orkom by się nie spodobało, gdyby się dowiedziały. Co ciekawe, te całe mordercze konie są też troszeczkę chyba spowinowacone z kozami, ponieważ mają zasadę, że mogą się wspinać po czym chcą, jak chcą, pomimo swoich kopyt, albo właśnie dzięki nim. No i rzeczywiście, tak, mordercze konie, brzmi to troszeczkę jak, wiesz, jakieś wszystkie horrory, które wtedy wychodziły, prawda, jak wszystko potrafiło być mordercze, od Krytersów przez laleczki Chucky, konie, tornada z rekinami, małe dzieci, duże dzieci, zostaje wszystko. Tak. W zasadzie wszystko, no ale no, spójrzmy prawdzie w oczy. Jeżeli podróżujesz przez Bretonię, no to czy będziesz zaglądał w zęby darowanemu koniowi? No, okazuje się, że to może być bardzo niebezpieczne. Znaczy, ja bym powiedział, że wypadałoby zaglądać, bo jeśli są takie ostre, mają kły i tak dalej, no to by jednak świadczyło o tym, że nie jest to zwykły, dobrze zbudowany kucyk, tylko jest to mordercze zwierzę z północno-wschodniej Bretonii, która może rozszarpać całą drużynę, jeżeli tylko ta da mu się podejść. Wiesz? O, jaki ładny konik. Tak, przypomina mi się pewien immemoriał z mimów, z czasów to... mima. Pamiętasz? O, sarenka. Odciągam jego ciało od sarenki. Za to sarenkę, tak? Tak, no. I teraz przeskakujemy na kolejne miejsce na liście. Miejsce szóste. Tym razem coś, co wcale nie jest zabójcze. Coś, co nie zabije waszych graczy, nie zniszczy ich postaci, nie pożre, nie wyssie z nich krwi. Nie. Tym razem chciałem wspomnieć o... Ale jest jeszcze gorsze. Tak, jest jeszcze gorsze, bo to są goldwormy, czyli złoto żrące robaki z pierwszej edycji, które mają to do siebie, że, jak już wcześniej powiedziałem, wpierdzielają złoto. Więc wszystkie te cudowne kosztowności i skarby, które wasza drużyna zgromadziła, narażając swoje życie w walkach z końmi, ostrygami i innymi dziwnymi stworzeniami, niesie teraz do miasta, żeby mieć wszystkiego w bruk. No, niestety okazuje się, że po otwarciu skrzyni, sakiewki czy innego zostało tam tylko parę robaków, które się nawpierdzielały żarcia za grube złote korony. Ja bym tylko chciał dodać, że nie tylko złote, ale również i srebrne, bo srebrno zjadają. Również na takiej samej zasadzie jak złoto. Nie zjadają kamieni szlachetnych, więc jakby co, to ten szmaragd czy szafir osadzony w pierścionku będzie na powierzchni takiego gluta, który powstał z waszych kosztowności. No i tak, no jest to dużo bardziej zabójcze niż Baltazar Geld w Nordlandzie, prawda? Oj, zdecydowanie. Prawdopodobnie to są, wiesz, tacy wrogowie rasowi Złotego Kolegium, tak? Wiesz, gdzie każdy... I krasnoludów, dokładnie. Największe zagrożenie, chaos jest dopiero na drugim miejscu. Tak. Natomiast na następnym miejscu naszego zestawienia... Miejsce piąte. Ja bym umieścił... Bagienną ośmiornicę. Bagienna ośmiornica jest wspaniała. No, osiem ramion bagiennego zniszczenia. Tak, mogą być ogromne. Jest coś takiego. Mogą być ogromne, tak. Jest coś takiego, w sensie było coś takiego jeszcze w pierwszej edycji, ale ponieważ tutaj nikt niczego nie kasuje, w związku z czym no, gdzieś tam może w bagnach, gdzieś pomiędzy Nordlandem a Middenlandem może bagienne ośmiornice nadal występują. No, powiem ci, że jest to coś wprost z koszmaru, nie? Wzięte. Z koszmaru, ale nie tylko z koszmaru, bo wydaje mi się, że też troszeczkę z Tolkiena tak na dobrą sprawę. Chodzi ci o Morię i Watcher in the Water, czy jakoś tak to się nazywało? Dokładnie o to mi chodzi. No tak, ale wiesz, no to jednak nie było w bagnie, tylko w jeziorze, to jednak coś innego. No tak, to prawda, ale to wiesz, nic nie stoi naprzeciwko, żeby sobie móc to zaadoptować. A jeżeli już mówimy o okradaniu Tolkiena z jego dorobku, to Warhammer się tym szczycił od lat i chciałbym tutaj też właśnie przeskoczyć na kolejną pozycję. Miejsce czwarte. Chodzi mi o bagienne ogniki. Bagienne ogniki to jest też właśnie nie do końca potwór. Była zresztą możliwość chyba też użycia tego jako zaklęcia, jeśli dobrze pamiętam, w pierwszej edycji. Bagienne ogniki to są właśnie takie małe światełka, które z daleka wydają się wyglądać jak sylwetka jakiejś postaci, która właśnie w nocy może próbować zwabić poszukiwaczy przygód i niezmiennie zawsze ściąga ich w jakieś kłopoty, czy to są właśnie bagna, czy jakieś lotne piaski, cokolwiek, co w jakiś sposób potrafi, prawda, ściągnąć graczy z tej ustalonej ścieżki i w jakiś sposób
doprowadzić do ich śmierci z racji środowiska, jakie dookoła jest. Więc to też trochę nam wszystko pokazuje, jak kiedyś te przygody wyglądały, kiedy właśnie MG za wszelką cenę chciał pokazać graczom, no, to jest ciekawe, to jest interesujące, idźcie, zobaczcie, dotknijcie i to zaraz was zabije. I pewnie tłumaczy, dlaczego gracze od dawna mają taki odruch, że niczym się nie interesują, patrzą tylko pod swoje stopy i idą do przodu. To nie tylko w tym RPG-u, to w wielu innych RPG-ach, w którym czyha na ciebie wiele nieprzyjemnych niespodzianek. Każdy zdaje się, że wyrobiłby w sobie taki odruch. A zresztą, a mówię tu o Tolkienie, bo to mi się też strasznie kojarzy właśnie z tymi widmami, jak była już wyprawa w kierunku Mordoru, prawda? Notabene właśnie na bagnach przecież, gdzie hobbity spoglądały, prawda, w twarze tych wojowników, którzy dawno temu zginęli w jakiejś tam bitwie i próbowały te duchy wciągnąć ich również pod lustro wody, utopić, zniszczyć, zabić, zrobić wszystko to, co planuje zwykle mistrz gry ze swoją drużyną. Tak, i myślę, że w ten sposób można by to też wykorzystywać, prawda, bo nie masz bezpośrednio tam w pierwszej edycyjnym bestiariuszu powiedziane, gdzie to dokładnie występuje zwykle, nie? Znaczy, no, jest troszeczkę też w nazwie, no, tak, więc bagienny ogień. No tak, ale wiesz, chodzi o konkretne miejsca. Oj, tak, może tak. To jest jakoś geograficznie podzielone, może występuje tylko na północ od pewnego, nie wiem, zwrotnika, albo wiesz, o co chodzi. Na pewnej szerokości geograficznej może występuje, a tutaj nie, no, możesz to wykorzystać właśnie do wprowadzania różnego rodzaju tego typu klimatycznych rzeczy, jak, o, słuchaj, idziesz przez bagna, które kiedyś były polem bitwy. Mhm. Miejsce trzecie. Natomiast mam podejrzenie, że następny punkt to wprowadzony został tylko i wyłącznie po to, żeby troszeczkę rozbić napięcie, ponieważ mam na myśli wielką świnię z Grismerii. Właściwie wielką maciorę z Grismerii, technicznie. Jest to legendarna wielka świnia, która pojawia się czasem trochę na wschód od Musilonu w Bretonii. Przemierza bagna zachodniej części Doliny Rzeki Grismerii. Miejscowi składają jej czasami ofiary, żeby albo im pomogły, albo coś takiego, mają z tym powiązane jakieś własne miejscowe legendy. No i naprawdę nie mogę się oprzeć wrażeniu, że zostało to wprowadzone tylko i wyłącznie po to, żeby trochę przebić balonik tych napompowanych oczekiwań mroku. Myślę, że mógłbyś się zdziwić, bo akurat świnie chaosu i dzikie świnie zmutowane są czymś, co przewija się tu i ówie właśnie w lore Warhammera. I nie chodzi mi tutaj bynajmniej o zwierzę ludzi, tylko tak właśnie dzikie świnie, bo to generalnie jest takie, że zawsze jak... A co, to jest twój następny nie, punkt? Nie, ale przygotowując się do dzisiejszego odcinka, właśnie natrafiło mi się, ale po prostu dzikie świnie. Teraz nie jestem pewien, gdzie dzikie świnie chaosu, żeby nie było wątpliwości. Więc tak, jeżeli kiedykolwiek o mistrzowie gry nie wiecie, co rzucić na swoich graczy, po prostu pomyślcie, gdzie oni się teraz znajdują, zastanówcie się, jakie zwierzę może tam żyć i zróbcie to w wersji chaosu, gdzie jest to wredniejsze, większe, bardziej niebezpieczne i oczywiście żądne krwi podróżnych, bo jeżeli już mamy ostrygi, to czemu nie dzikie świnie? Tak jest. Miejsce drugie. Na kolejnej pozycji, kończąc niejako całą tę kwestię władcy pierścieni, przynajmniej na ten odcinek, chciałbym wspomnieć o czymś bardzo oryginalnym, jak Balrog. Czyli inaczej pisany Balrog, który jest większym demonem ognia i magii ognistej. Jest ich zaledwie 6 w całym uniwersum, a ich sekretne imię są zazdrośnie strzeżonym sekretem, ponieważ poznanie ich pozwoli je kontrolować. Zatem jak już wchodzimy do tej Mori, najpierw mamy bagienną ośmiornicę w jeziorze, po Mori możemy spotkać te światełka, czyli bagienne ogniki, to w samej Mori, oczywiście pomijając gobliny i orki, które już w Warhammerze są i każdy o tym wie, mamy również Balroga. Jednego z 6. Tak. Zatem, no cóż... Run, you fools. Tak, i to jak najszybciej. Miejsce pierwsze. No, a teraz zupełnie jednak zmieniając klimat i... Chociaż nie do końca, bo na swój sposób moglibyśmy pozostawać w Mori, bo to jest przecież dawno upadła krasnoludzka twierdza. Chciałbym powiedzieć parę rzeczy o nieumarłych, ponieważ wszyscy jesteśmy do nich przyzwyczajeni, wszyscy wiemy o Kemeri, wszyscy wiemy o Karsteinach, Vampire Counts i wszystkim tym, jednak nieumarli zazwyczaj są przedstawiani jako zmarli ludzie. Natomiast historia Warhammera pełna jest również innych ras, które potrafiły, że tak powiem, wstać z umarłych. I w pierwszej edycji mamy na przykład krasnoludzkiego licza. To było jeszcze w czasach, kiedy krasnoludy potrafiły władać magią i był taki, który
został nekromantą i potem właśnie odrodził się jako licz, nieumarły krasnolud, mistrz magii nekromanckiej, co jest bardzo ciekawe, ale już słyszę pewnie głosy, a pierwsza edycja, wszystko się zmieniło, to nie jest prawda. Więc przechodząc gładko do drugiej edycji, mamy elfiego licza w dodatku Karak Asgal. Co ciekawe, pojawia się tam również zjawa, która za życia była zabójcą demonów i pozostaje dobrą zjawą. Krasnoludzki duch, który pragnie zemsty na m.in. nekromancie, którego przywrócił do życia, który jest oczywiście zabójcą, bo zginął podczas walki z wielkim demonem. Ważne, żeby za wcześnie nie wykreślić swojej urazy, prawda? Tak, to właśnie w ciekawy sposób stawia nam, powiedzmy, całą kwestię wiatru śmierci, tego, co się po tej śmierci dzieje, bo mówię, zwykle jesteśmy przyzwyczajeni do tej nekromancji działającej w zasadzie tylko na ludzi, ale tutaj lore przynajmniej do drugiej edycji włącznie, zakładam, że czwarta i tak to również podchwyci, mówi, że nie ma problemu, żeby właśnie na drodze naszych graczy stawali nieumarli, którzy kiedyś byli krasnoludami czy elfami. Nie natrafiłem dla nic jeszcze o niziołkach, ale co w sumie jest dobrym tropem, że niziołki są naturalnym przeciwnikiem nieumarłych, ale możliwe, że coś ominąłem. Możliwe, ale też nigdy nie spotkałem się z nieumarłym niziołkiem. Jeszcze. Niziołek, który umarł z przejedzenia, ale ten i przez to jako duch jest zawsze głodny i chce pożerać duszę awanturników z lukrem. W cieście. I z owocami. No, natomiast jeśli chodzi o, jeszcze wracając na chwilę do tych tematów krasnoludzkich czarodziejów, to oprócz tych najstarszych, wiem, że trochę zboczymy, natomiast oprócz tych najstarszych rzeczy, tych pierwszych kampanii, jakie były tak w czasach jeszcze właśnie Licz Mistrzów i tak dalej, które jeszcze wcześniej niż pierwsza edycja do RPG, to w pierwszej edycji RPG ten element krasnoludzkich czarodziei się jeszcze zachował. Bo w jednym z dodatków o krasnoludach notabene było to opisane. Nie było tego dużo, bo to była cała jedna strona, z tego co dobrze pamiętam. Ale tak, tam byli opisani krasnoludcy magowie, którzy no, są wyrzutkami ze swojego społeczeństwa raczej. Głównie zajmują się magią elementalną, ewentualnie magowi bitewni. No i którzy przede wszystkim nie znoszą teorii przyniesionych do Imperium przez te pisy. Tak, to prawda. Zresztą tak się nad tym zastanawiałem. No i o ile rzeczywiście ciężko nam, powiedzmy, w najnowszym lore umieścić sobie krasnoluda czarodzieja. Nie mówię, że się nie da, ale są problemy. No byłoby trudno. Tak, o tyle, wiesz, wiemy, że krasnoludy potrafią upaść, bo są krasnoludy chaosu, więc gdybyśmy mieli na przykład krasnoluda Kowala Run, który z takich, a nie innych powodów postanowił wykorzystać runy, żeby stać się no, czymś na zasadzie nekromanty czy licza. Tak, jest to herezja, ale myślę, że jak najbardziej lore Warhammera tutaj nam pokazuje, że znajdą się preteksty, żeby próbować iść w tę stronę i to mogłoby być ciekawe. Zwłaszcza, jeśli chcielibyśmy to jeszcze połączyć, wiesz, z czymś technologicznym, a la Frankenstein, czy coś takiego. Pewno by mogło, natomiast nie jest to ten odcinek. Zdecydowanie nie. Bonus. I na zakończenie, bo tak się tutaj przerzucamy pierwszą i drugą edycją, z trzeciej ciężko coś znaleźć, nie wiem, czy tam się naprawdę coś takiego nowego pojawiło, ja nic nie znalazłem, ale też dostęp do materiałów jest utrudniony. Natomiast chciałem wspomnieć jeszcze o czwartej edycji, bo ona jednak też już pokazuje nam nowe rzeczy. Tutaj dam takie małe ostrzeżenie przed spoilerami, bo to jest z jednej z nowych przygód z serii Uberstrake Adventures. Z drugiej części dokładnie przygoda nazywa się Blessing That Drew Blood. Ona jeszcze nie została wydana po polsku. I tam mamy przedstawione demony zesłane na świat i zmuszone do bycia w nim pod postacią zwierząt. Co jest ciekawą koncepcją, na pewno znaną nam z literatury w różnych miejscach, gdzie tam prawda jakiś diabeł czy ktoś ukrywa się jako czarny kot czy cokolwiek. Ale jest to ciekawe w świecie Warhammera, bo na dobrą sprawę to się dość mocno kłóci z lore, ponieważ zwykle demony, prawda, są tam w jakiś sposób ofiarami tej niestabilności, potrzebują dużej ilości magii, żeby móc się utrzymać w rzeczywistym świecie. A tu mamy wyraźnie powiedziane o demonach, które zostały wygnane z dworu jednej z mrocznych potęg i właśnie w tych rzeczywistych ciałach zwierząt, które są troszeczkę inne, ale są jednak zwierzęcymi ciałami w pełni tam typu psy, koty czy inne kury.
chodzą po tym świecie i starają się, prawda, w jakiś sposób znów zaskarbić zasługę mrocznych potęg, co moim zdaniem jednak mocno wywraca, tak jak zwykle jest przedstawiona kwestia i magii, i demonów, i chaosu w większej części uniwersum Warhammera. To mi przypomina o takiej w sumie bonusowej postaci. Nazywa się to Fetchling. Jest to takie magiczne stworzenie, trochę związane z lasem, trochę związane z tym właśnie życiem. Taki familiar ubrany w ciało, coś takiego. Ma to setki lat, jednak pojawia się, istnieje. Możecie to znaleźć właśnie w Middenheimie. No i to chyba będzie tyle na dzisiaj. Chociaż jeszcze z ciekawych postaci mówiłeś, a też tutaj wspomnę, to jest już bardzo lorowo podejrzane, bo pojawiło się tylko na kartach pewnego komiksu dawno, dawno temu, o Kalebie Darku. Czyli już nie jest lorem. Tak, już nie jest lorem, ale i tak chciałem to wspomnieć, bo mamy tutaj dwóch wojowników chaosu, będących braćmi, nazywają się Hellwood and Jake i są to Chaos Brothers, mocno wzorowani na The Blues Brothers, Hellwood i Jake. I myślę, że to jest taki fajny punkt na koniec, bo cała ta lista, którą tutaj przygotowujemy, jest pełna takich dziwnych i śmiesznych rzeczy z lore Warhammera na przestrzeni tych dziesiątek lat już. Ale myślę, że to też powinna być ważna informacja dla wszystkich mistrzów gry, którzy albo się zastanawiają, co tu wymyślić, albo co tu poprawić, co wprowadzić nowego na sesję i też zadają sobie pytanie, czy to, co wymyślam, jest dostatecznie warhammerowe. No, prawda jest taka, że Warhammer czerpał inspirację zewsząd na przestrzeni lat i różne dziwne rzeczy autorzy uznawali za typowo warhammerowe. Wystarczająco warhammerowe, żeby tam się znaleźć, w związku z czym tak, Warhammer jest bardzo pojemny. Dokładnie, mimo że my już niekoniecznie musimy o tym w ten sposób myśleć, to tak, to Warhammer miał naprawdę mnóstwo tych dziwnych pomysłów i no, część z nich została tak naprawdę na długie lata, część gdzieś tam zagubiła się w kartach historii i jestem pewien też, że do części autorzy będą wracać, prawda, bo jednak coś, co wydawało się śmieszne i może niepotrzebne, a jednak jak już ma 30 lat w lore, wydaje się częścią tej tradycji, dorobku, po który warto sięgnąć. Plus jest to świetny sposób na to, żeby graczy, którzy przewertowali na wszystkie strony bestiariusze do nowszych edycji, zaskoczyć w jakiś sposób czymś nowym, choć starym. Dokładnie. Zatem czekamy w komentarzach na wasze opowieści o uciekaniu przed dzikimi świniami, byciem chwytanym przez ostrygi oraz o jakich ciekawych, dziwnych i zapomnianych stworach z uniwersum Warhammera zapomnieliśmy w tym odcinku. Tymczasem dziękujemy naszym patronom, którzy wsparli powstanie tego odcinka. Dokładnie, bo to dzięki nim dostajemy dostęp do coraz większej ilości różnych dziwnych, ciekawych materiałów. Zresztą to jest też nasze pierwsze wideo w stylu listy. Postanowiliśmy tego spróbować. Dajcie nam znać, czy to się przyjęło, czy nie, jak to nam wyszło. A póki co życzymy wam wielu dziwnych i ciekawych przeżyć na waszych przygodach, niezależnie czy jesteście mistrzami gry, czy graczami. No i zapraszamy was również na nasz serwer Discord, gdzie właśnie takimi różnymi dziwnymi rzeczami można się powymieniać z innymi ludźmi i sobie potem o tym porozmawiać i popisać. Dokładnie tak, a tymczasem trzymajcie się, no i sława Imperium.